To się nie nagrywa przecież. Tak, nagrywa się właśnie. Nie. Tak. No nie histeryzuj. Naprawdę. No to ja, to trzeba wyciąć. To leci live od razu. No proszę cię. No. 14 dni skojarzyło mi się dziś. Bardzo często ludzie jeżdżą na 14 dni. No 14 to jest, jak wiemy, 6 i 8, prawda? Tak. Także pojadę na dni 13. Znaczy jest też opcja, że 20, bo sam nie pamiętam. Słuchajcie, to ja bym jeszcze, może tak, ja teraz krótko, bardzo szybka sytuacja jest, ja prezentuję dźwiękowo instrument i kto chce, to mówi o nim. Ale ja się ten zaprezentuję. Słuchaj, proszę bardzo. To jest, proszę Państwa, buziobi, instrument, który pierwotnie miał, nie był instrumentem, tylko służył do masażu, takiego, no, rozluźniania twarzy. Robiło się tak. Potem zauważono, że to wydaje dźwięk. I na przykład są takie kultury, jak na przykład kultura Shrik, gdzie oni rzeczywiście naprawdę grają całe symfonie w buziobijach. Wygląda to mniej więcej tak. Ała! To jest instrument, proszę Państwa, tak zwane zastępcze zęby. Chodzi o to, że to widać, że w zależności od tego, czy instrument posiada kobieta. Ja dzisiaj jestem właśnie taki tutaj, jeśli chodzi, kobieta, wiadomo, troszeczkę mniejsza buzia, no, troszeczkę, wiadomo, prawda? Troszeczkę mniejsze ząbki. I mężczyzna, wiadomo, duża, nie boi mi się tego słowa gęba. A tu jest język. A to jest język, a to jest rodzaj takiego jakby. Oni to nazywają czoło. Podniebienie twarde. Wędzidło, no. No. Dobra. Także to jest... Widzę, jak się tym gra. Ja uważam, że to jest przyszłość. Widzę, jak się tym gra. Tak. Ale dokładnie... Chciałem powiedzieć, że ZUS mi to wyjąłeś. Tak było, ale tak. Ale to takie mało higieniczne. Ale nie mało higieniczne. Instrumenty nie zawsze są higieniczne. Dobrze, uwaga. To teraz ja gram. Tak. I kto chce, mówi, co to za instrument i wszystkie informacje, które mu... Które ma w głowie, nie, tak? Które ma w głowie jakby na ten temat. Jeju. Uwaga. No. Fiuchara melodyczna, postna. W czasie postu ludzie, żeby nie jeść, grali na fiucharach. I kłopot był na tym. Na tym. Kłopot był na tym. W tym. Nie, na do tym, tego. Na tym był kłopot. Przed tym. Kłopot był na tym, mówię. Dobra, wyraźnie. Dobrze, dobrze, przepraszam. Jakby leżał na tym. Cały, prawda? Czas się polegał, uczy. Tak. Kłopot polegał na tym, że... I prawda, już się zgadza. Polegał na tym. Tak, świetnie. A ja połknąłem słowo, tak? Jestem kompletnie poza tematem. I fiuchara właśnie redukowała niektóre słowa. I oni, jak ktoś na fiucharze grał, odchodził mi apetyt. To są dźwięki tak strojone, że nie chce się jeść. Jeżeli jakakolwiek kura słyszała fiucharę, natychmiast rodziła jajko z ryżem. Natychmiast. Bo nie chciała wydawać na świat prawdziwego potomstwa, tak, żeby nie cierpiało od fiuchary. Tak, oczywiście. Tak było. Teraz proszę, ktoś inny. Teraz ja? Nie. Nie, mi się wydaje, że to też jest fiuchara, ale to... Nie, to już nie. Nie, to nie jest, nie. Chuchło to jest. Chuchło górskie. Oczywiście. Każda kobieta, jak słyszała chuchło górskie, praktycznie od razu ściągała z siebie taką bransoletę. I wyrywała sobie zęby. Do tej bransolety, nie? Wyrywała sobie zęby do tej bransolety, nie, i przynosiła to swoje. No ale też różne są, słuchaj, ale wiesz, to była kobieta dinoza. Tak, wiesz, jakie są zwyczaje? Tak. I potem to było niesamowite. Paulina, że... opamiętaj się dobrze. A ja myślałam, że nie sobie, tylko jakieś kobiety. Nie, sobie. Powiedz, stop. Czujecie ciśnienie? Co? Ciśnienie czujecie? W sensie... Opadające. Tak, no właśnie. Tak. To znaczy, słuchajcie, ja mam dalej wody. Opada ciśnienie. Meteopatia jest nieprawdą. Ale nie, Darek, skoro ja to czuję. Dobrze, i słuchajcie, i to świetnie się, wiecie, z czym łączy? No, że teraz ja bym każdemu dał jakiś instrument, no. Ale teraz na przykład ja wybieram, nie? Że ciebie. No, nie ma przymusu. No, jakby jest, ale nie. A może zrób, że jest. Zaczynamy grać, ale trochę robimy tak, że. Trochę. Żeby się poczuć. Pokazuje ty, ja. A kto gra? Tak? Dobra, no dobrze. I zobaczymy, no.
Wiesz, że ja nie umiem, nie? Się co? Boję. Wiesz, że ja się boję, nie umiem. Nie mam żadnych fiucharek, nie umiem. A wiesz, ja w ogóle się boję. No, no dobra, no. Ja nie umiem na tym zagrać, nie? No, wiesz. Generalnie dobrze, bo jakbyś spróbowała zatkać. Pozazdrościliście mi czas. Tomku, ja mogę to spróbować. Jest bardzo dobrze. Ja nie wiem, Jacek, może... Patrz, będziesz... Masz, tak? Jadzie świetnie. No dobra. I uwaga. Ja zaczynam. Dobrze? Już to bujam, już to bujam. Ja też nie zaczkałam tego przypadku. Ja ale jest świetnie. No. No. Miałem ci mówić, że jest świetnie. Mówiłem już? Naprawdę jest świetnie. Ja wiem. Ale patrz, gra, mamy perkusję, no. Nie? Mamy, tak. Mamy. Wydał spokojnie na winylu. Bo ci utnieje Hebel! Hebel jest na B. Też. Nie wiem, czy zauważyliście. Hebel jest też na B. Hebel! Huchło. A ja myślałam, że przez samochód. Huchło, nie. Nie. Huchło przez samochód. Przez samochód? No, huchło. Nakło, hechło, PMWPW. Przedsiębiorstwo montażu urządzeń elektrycznych przemysłu węglowego. Nakło, hechło. Słuchajcie, kawa się skończyła. No. Powoli koniec? Będziemy się zbierać. No, bo ci utnieje Hebel! Dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do oglądania również wszystkich poprzednich moich odcinków. I to mereż hekio bodo oraz pekedat. Tudio Radiowizja Mumio. I również do oglądania z prawdziwą przyjemnością Radiowizji Mumio. I to kieresz pekolot fanpage'a Mumio. Na naszym fanpage'u Mumio. I też hörjala kreba słoś modzielet perestret herket odot. Która wypada we wtorek, nie w środę. Idzie lenne szpikerak, chodzę myślę, ale podczas wakacji nie wypadała, ponieważ byłeś odioleś, prowadzący, był na eksploracji podziemnej i nie miał zasięgu pod ziemią głęboko.